Siemanko, z tej strony Mefiu, witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj przyszedł czas na opening, ale będzie ciekawy, bo dzisiaj tak, po pierwsze wybieramy kosę, którą, znaczy ja wiem jaki model, ale jeszcze nie wiem jaki skin będziemy losowali. Będzie oczywiście standardowo też gameplay z Wingmana, ale na początku troszkę informacji wstępnych, musicie to przeżyć, ale może wam się przydać, na przykład może wam się przydać informacja, że jest tu jakiś randomowy giveaway. Wow, ale to nie będziemy tego objaśniać, jest po prostu giveaway, jest tutaj daily free, możecie sobie tutaj też odebrać. Zobaczymy. Zobaczymy. Było blisko prawie złotówki, mamy 5 cents. Kolejna sprawa, oczywiście kod Mefiu, promocode, tak? Podarmowe fundusze i bonusy przy doładowaniu. I tu macie jeszcze dodatkowy free giveaway, tak? Tutaj join now, ja wam nie będę zmniejszał szans. Jakiś darmowy skin za 8 dolków. Jeszcze tak szybciutko tutaj eventy, tutaj macie wordtagi, takie nieśmiertelniki, możecie sobie zarabiać na przykład agentami, oni wam na przykład farbią to. I za to możecie na przykład otworzyć jakieś skrzynki albo dołączyć do rafla. A tak jeszcze testowo, nie? Mam 4000. Otworzymy z takiego blasta tu. Pominiemy go instant, cyk. I co mi poleciało? Glog Reactor za 3 dolki. Taka sytuacja, więc macie tutaj te wordtagi, macie też event. Już wam ostatnio pokazywałem jak działa event wheel, nie? Możecie otwierając skrzynki po prostu te tokeny zbierać i po prostu sobie tam do tego jakby koła fortuny dołączyć i jakieś tam dodatkowe jakby skiny za darmo wygrać. To by było tyle. Dobra, więc na początku sobie otworzymy jakieś ciekawe skrzynki eventowe. 93% tutaj na token jest, ale główny plan na odcinek to jest wylosowanie, no mam nadzieję, że epickiego skina do kosy. Jeszcze zaraz sobie przemyślimy jak to zrobimy. Tutaj 5 tokenów dostaliśmy, a łupka praktycznie na 0. Tu jest jeszcze za 130 takie coś. Jakie to są koski? Nie ma tutaj kosy, która by mnie interesowała, aczkolwiek skiny są dosyć fajne. Sprawdźmy, 130, żeby nam się zwróciło, musi polecieć. Let's see. O kurde. A może jest jedna koza, która by mnie interesowała? Spoiler alert, już wam zrobiłem. Dobra, 81, no to na minus jesteśmy zdecydowanie. Dobra, szukamy jeszcze jakichś ciekawych skrzynek i zaraz do kos przejdziemy. A tu jest przecena. Te kosy mnie nie interesują oczywiście, ale walniemy sobie dwie, żeby oczywiście pojanuszować. Jak przy każdym odcinku, bez delikatnego przyjanuszowania, myślę, że odcinek jest stracony. Heist przy tym podwójnym opiniu też jest raczej stracony. To takie coś jeszcze, nie? Dobra, mamy tutaj 10. Ciężko jest to ogarnąć wzrokiem. Z tego co widzę, Golden Koi prawie poleciał. Chyba nic specjalnego. 174. Co mi tu poleciało drogocennego? Uuu, Redline Minimalware poleciał. No dobra. Kosztowało mnie to. No dobra, na plus. Ole kurde, są ładne kosy tutaj. Parę ładnych rękawiczek. Nie powiem, żeby te standardowe kosy, te stare mnie interesowały, ale tak z ciekawości sobie otworzę. Po prostu zobaczę co mi poleci. A, nic specjalnego. To nas kosztowało 180 chyba? 180, tak? To nie jest zbyt luksusowy drop. Jako że mam tutaj dosyć dużo balansu, to coś drugiego chciałem otworzyć, tylko nie wiem. O, jest tutaj Prince za 240, to mi wpadło w oko jak przeglądałem. Więc jeszcze jest skrzynka Ruby Cherry. To nie będzie za dużo warte. Może pod 200 jakoś tak lekko być. Tu jest Ruby Cherry za 450. I tutaj no wiecie, są delikatne szanse na jakiś, dobra, zrobię sobie niespodziankowy drop, niespodziankowy opening. Nie patrzymy. I co nam poleciało? Karambit Crimson Web 575 na plus. A takiego samego mnie interesuje. Mnie tu interesuje balans, żeby móc zrobić potężny opening. Ja to sprzedaję. Dobra, więc parę takich rozrzewkowych otworzyliśmy i teraz główna część tego odcinka. Interesuje mnie właśnie ta kosa, Skeleton Knife, ponieważ ludzie uważają ją jako jakby krzywo ma monitor. Trudno, dobra, nieważne. Animacjowo i wyglądowo uważają jako taki tier 1 noży razem z karambitem, razem z motylkowym. I powiem tak, mnie osobiście ważne jest dla mnie, o ile to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, ale stiletto naprawdę mi się, no przyjemnie mi się z nim gra. Nie mógłbym nawet mieć jakiś najtańszy stiletto za 100 dolków albo mniej. Nie robiłoby mi to różnicy, po prostu podoba mi się ten kształt i podoba mi się animacja, jest taka fajna. No nie wiem jak, nie będę się skupiał na opisie. Natomiast szczerze mówiąc nie podoba mi się wygląd Skeleton Knife'a, ale podobno animacje są fajne, znaczy animacje wiem jak wyglądają, ale to dopiero jakby trzeba wiecie, w gierce poużywać. Ja też stiletto nie byłem przekonany, troszkę jakby pooglądałem jednego drugiego gracza, zacząłem tej kosy używać i stwierdziłem kurde, że jest giga, nie? I teraz jest moją ulubioną absolutnie kosą, więc być może z tym skeletonem też tak jest, a to jest jedyna kosa, która jeszcze czuję, że jest w niej potencjał i nie używałem jej, więc takim oto długim opisem wam przedstawiam jaką będziemy dzisiaj, o jaką kosę będziemy walczyć. Mamy tutaj parę w miarę ładnych kos i potem to takie słabsze, nie? Jakiś blue steel oczywiście bez tutaj żadnych wątpliwości by mnie zadowolił. Zlecimy sobie podwójnie. Nie, przede wszystkim będziemy musieli najpierw trafić jednego z tych skeleton knife'ów. O, już było blisko. Survival w paracord. I teraz tak. Założenie jest takie, że to co mi wypadnie
to biorę po prostu. Natomiast jest kwestia tego, żeby to szło wypłacić i też kwestia, że jak poleci mi Safari Mesh, to nie chcę Safari Meshem, bo to lekka przesada jest. Tutaj na minus kilkadziesiąt do wowów. Lecimy z nextem. Nomad, Paracord i Nomad. Pewnie już zauważyliście, że nie jestem jakimś skinowym świrem, ale to jest brzydki. Brzydki Skeleton Knife. Nie jestem już jakiś, nie wiem, nie mam zika na punkcie tych skinów. Jeszcze to jest z tatrakiem, ale trochę świeżości co jakiś czas lubię sobie wprowadzić, nie ukrywam. Zostawiamy go. Gdybym trafił same, których się nie da wypłacić, zostawiamy to, sprzedajemy. Ale to tak bardziej w kwestii w celu sprawdzenia, wiecie, bo naprawdę nie jestem przekonany, a ludzie uważają, nie, nie, super, Skeleton Knife top tier i w ogóle, że pompa, że jak karambit i tak dalej, ja tak, no troszkę nie jestem przekonany, nie? Więc się zaraz okaże. O, Nice Trap w sumie też był spoko, tylko że Nice Trapy pewnie, bo to jest jakby kopia noc, nie? Po prostu Night. Tylko że w nowszych nożach jest Nice Trap, chyba tak to jest. Więc to jest jakby to samo. Natomiast chodzi mi tutaj o to, że po prostu one są dosyć pozdzierane chyba. Przynajmniej w przypadku tych nocnych zwykłych tak było zawsze. Dobra, trochę tu się za bardzo rozgadałem, chyba wam troszkę tego powycinam. Bo tak w sumie to hookers, nie? Who ask troszkę. Oj, to wygląda na minimalware. Przytuliłbym z jakiegoś skeletona ciutkę ładniejszego tego Boril Foresta, nie? Tak ciutkę. Okej, okay. Paracord Knife defaultowy. Dobra, już. O! O, o, o! Kurde, muszę być cicho, nie mogę tego się tak krzyć. Ile tutaj mamy? Well worn. Czy ja to mam brać? Troszkę kupowaty to jest skin, no nie powiem. I pytanie, czy to będzie obdrachane, nie? Skeleton Knife Forest Eagle, patrz, same brzydkie mi lecą. Dobra, zostawiam, ale już mamy field testa, to już wolę to, na pewno. Urban Masked, dobra. Możecie się śmiać, ale ja jestem fanem Urban Maskedów. Jest to Well Worn, to nie ma znaczenia w przypadku tego skina. Mam nadzieję, że on będzie do wypłacenia. Chwila prawdy, uwaga. Nie mają takiej kosy. Dobra, to sprzedajemy ją. I teraz pytanie, co ja wolę? Wolę tego chyba, więc tego spróbujemy wysłać. Forest Didipad. Okej, okay, mamy ją. Nie jest to szczyt moich marzeń, ale szczerze mówiąc, dla urozmaicenia i znalazłem jeszcze jakąś przeciętnej imponującości skrzynkę, ale to nie wiem, bardzo jej zakręcić słownie tutaj tego nie mogłem, ale w każdym razie standardowo dwa skiny muszą mi te same polecieć i takim skinem będziemy właśnie grali. One more time, przyspieszmy to może, co, bo mnie to jakoś tutaj za bardzo Glock, kurde, to było pechowe przyspieszenie, znaczy no niby nie jest lokal. No dobra. Dobra, mamy tutaj Overpsa, mamy Glocka. Już wam powiem, że dostałem Suprema. To nie jest mój pierwszy mecz tutaj, który gram. Bo generalnie z Glockiem, no kto by się domyślił, że jest ciężko po prostu wygrać Wingmana. Tym bardziej, że... Co to było? Tym bardziej ludzie tak tryhardują o te rangi, bo są pewnie jakieś takie, wiecie, nuby, co zwykle mają na matchmakingu z zwykłym Golda. A tu tryhardują i przez półtora minuty wchodzą na sajtę. Nieważne, w każdym razie. Tak się prezentuje nasz leśny dziad. I jemu się odpala jakaś... Idzie tu ktoś do mnie? Dobra, mamy spokój. Jemu się odpala jakaś animacja taka rare. Rare animation. Odpala mu się czasami, jak widać bardzo często, więc ta kosa jest definitywnie warta swojej ceny. Teraz się dwa razy podrzucono. No nie jest to nic impressive. I tu jest zwykły inspekt. Tak jakby się miał jakąkolwiek inną kosę. I tutaj też się odpala czasami. O, takie kręcenie a la karambit. Ale generalnie, szczerze mówiąc, not impressed. Absolutnie not impressed jestem, nie? Jeszcze gram tutaj moją 3D myszką 50, ona jest tak lekka, 55 gramów, że od jutra będę mógł grać moją, bo przyjdą mi ślizgacze FK2 moją Zoe Wireless Mod. I a o tej myszce 3D, oni coś tam dałem chyba, heady w miarę chyba, a o tej mojej myszce 3D przypuszczam, że zrobię następny filmik recenzja. No to może być kiepsko, bo nie umiem grać, no za lekkie dla mnie, ale to też jest kwestia, jest to teza, którą będę chciał podważyć z kolejnymi myszkami, recenzjami i tak dalej, że po prostu, no być może jednak nie ma czegoś takiego jak myszka za lekka do CS-a, ale przez długi czas kłóciłbym się, że absolutnie, że jest za lekka, że nie może być zbyt lekka i tak dalej. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że to nie jest laska w NM-y tutaj, znaczy u nas w teamie, bo to by było GG moment, że tak powiem. Idziesz? Ja na entry zginę, co? O! Ale tracking! Za lekko! Instinct. Ale kurde, no masakra, nie? Udało się. No to lecimy dalej z Glockiem, nie? Ja na shop.
O! Tak, krasne, krasne. Tam nie wiem, P5 na trupie. Co do mnie po rusku, gościu? Co myślisz, że jestem? Taki? Coś rusza, ale tak to się dziwnie rusza. Co to było? Jeden HP uciekł tylko. Jeden HP, da. Zlewo nawet. Dobra. Ten mecz wygląda lepiej niż poprzedni. Nie wiem, do remisu przynajmniej. Ja nawet nie potrzebuję wyigrać, ale do remisu. Ja bym cię nawet kałacha dał. Mój przyjacielu from Russia. Tylko, że ja nie jestem Russian, you know? Slewa 1 HP to nie jest mój sposób porozumiewania się. Będzie mnie puszował, nie? Burst? Linked. Ale to wyczułem, nie? Fortnite. Nice, 3-0! Ale kurde, pompatycznie. Kiedyś tak mówiłem często. Nie. Kurde, jak mam po waszem? Mienie Gawarit Paruski. Okej, okay, okej. Okay. Jest. Left short, short, short. Maybe backside. Ty, ja. Close. Myślałem, że bursta włączyłem, ale dobra, zarąbałem go i bez bursta. No z bursta by siadło idealnie. No nie, nie wyczułem tego. No wszystko będzie w recenzji. Wszystko będzie w recenzji, proszę państwa. Jezus. Kurde, cudownie. Już myślałem, że to jest Gigi gierka, bo patrzę jakaś laska na awatarze. Ale to wiecie, nie wygląda jak jakaś modelka, myślałem, to jakaś real laska, nie? No ale na szczęście. Wspaniały Rosjanin kolega. Kontos. Last short. Last short. Good. Low HP. No ja bym na jego miejscu spuszował, nie? Nie wiem czy on tu mógł pójść. Musiał tu pójść. O, nie ma go. Woda musi być. Jak on się tu zakradł? Hurra! 5-0, jaki kwa***y. Nie wiem, taki sub mówi to, albo będę musiał zmutować. Tylko pytanie, żeby nie było boost. Nie ma boost. Aj, ale miałem idealny fart z kątem i timingiem. Idealny fart miałem, że zobaczyłem ramię i gość mi wszedł celownik. A on miał gorszą perspektywę, nie? Nice, okay. Z kim? Thanks. No problem. Close smoke. Dobra, jest 6-0, można się rozluźnić. P90 Master. Mocno, mocno. No nie. Ja wiedziałem, że to jest zły pomysł, ale chciałem z Ruskiem tutaj zrobić teamplay, współpracę. Dasz radę. On chyba lekko tutaj alkoholizował się. Nawet nie strzelałem. Ebony Doll Bye. Spina na Wingmanie, rozumiem. Monster. Crazy Place. O, robię Crazy Place. Uwaga, 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 proszę państwa. Dobra, tu monster. No to nieźle mi to wyszło. Jeden hit dostał, czyli powinien być, no, jeden, dwa. Nice. Okay. No? No, no. I have to play USP. O, oh, okej. Okay. Yes? Monster. Tak, poważnie zagrałem, full focus tutaj. Left side. Udało się. Good game. Thanks. A fajny rusek. No tyle. Generalne wrażenia, bo to jest mój drugi mecz, już tutaj gram.
Nie wiem, ten Skeleton Knife overrated. Może powiecie mi, że gdybym miał ładniejsze rozwinięte, to mi się podoba i tak dalej. Nie, po prostu ta kosa jest przeciętna. Nie rozumiem, czemu ona tak drogo chodzi w porównaniu do jakiegoś, nie wiem, Flip Knife'a. No Flip Knife jest przecież o wiele ładniejszy i wszystko ładniej, ładniejsze we Flip Knife'ie, nie wiem. Taki nóż z lasą. Ten to taki nóż, nie wiem, dziwny. Dobra, tak czy siak, dziękuję wam za oglądanie tego sponsored video. Next film to będzie recenzja myszki. I mam sporo myszek, mam plany zrobić trochę recenzji, troszkę porad, jak wybierać myszki też, mniej więcej moje jakieś takie spostrzeżenia. Nie będę obiecywał za wiele, ale myślę, że wiele mam spostrzeżeń, które warto by po prostu na filmik przelać, bo to jest dobry pomysł na filmik. Więc to było tyle, dziękuję za oglądanie jeszcze raz, no i do zobaczenia, na razie.